Nazywam się Bartosz Kwiatkowski, jestem dyrektorem generalnym Polskiej Organizacji Gazu Płynnego. W świetle wytycznych Komisji Europejskiej dotyczących tzw. dyrektywy budynkowej, hybrydowe systemy grzewcze ze znacznym udziałem odnawialnych źródeł energii mogą być instalowane w nowych budynkach i mogą liczyć na wsparcie finansowe ze środków publicznych. Oznacza to, że Unia Europejska dopuszcza ich dofinansowanie z programów takich jak Czyste Powietrze. Komisja Europejska jasno stwierdza, że państwa członkowskie mają dużą swobodę, jeśli chodzi o dobór rozwiązań do miksu ogrzewniczego. Systemami hybrydowymi są na przykład połączenie kotła gazowego z kolektorami słonecznymi lub z pompą ciepła, korzystające ze wspólnego sterownika. Rozwiązanie takie pozwala na oszczędności eksploatacyjne i poprawia komfort cieplny w budynku. W przyszłości takie instalacje będą mogły korzystać z gazów odnawialnych, jak biometan lub biopropan. Obecnie instalowane kotły gazowe można tymi gazami zasilać bez żadnych dodatkowych nakładów. Kotły gazowe w układach hybrydowych mogą ogrzewać wodę albo pełnić rolę urządzenia szczytowego, które włącza się wtedy, gdy instalacja OZE nie jest w stanie wyprodukować wystarczającej ilości ciepła. Wiele gospodarstw domowych w Polsce na pełną elektryfikację ogrzewania nie stać lub będzie ona dla konkretnego budynku nieuzasadniona technicznie. W takim wypadku instalacja hybrydowa jest jedynym logicznym rozwiązaniem, pozwalającym równocześnie na redukcję zanieczyszczeń, ograniczenie zużycia paliw kopalnych i zapewnienie ciepła po akceptowalnych dla użytkownika kosztach.